Rozpoczęła się wiosna, rozpoczęły się też porządki w przydomowych ogródkach oraz ogródkach działkowych. Niestety wiele roślin i gałęzi zamiast do kompostowników czy pojemników na odpady trafia do piecy. To jest zabronione i zagrożone karą aresztu lub grzywny. Sezon grzewczy dobiega końca, ale nie oznacza to końca kontroli palenisk przez strażników miejskich. W tamtym tygodniu też mieliśmy dwie interwencje, gdzie mieszkańcy spalali liście, trawy różnego rodzaju, też tam wrzucają do tego butelki, więc te kontrole będą dalej trwały. Kontroli przeprowadzanych jest sporo. Strażnicy od początku sezonu grzewczego skontrolowali niemal 740 posesji. Ujawniliśmy 16 spalań nieczystości, z czego 15 mandatów karnych i jedno pouczenie. Strażnicy przeprowadzają kontrolę i jednocześnie informują o szkodliwości spalania odpadów. Zapalenie odpadami w piecu grozi nawet 500-złotowy mandat.